Cześć, z tej strony Xen, witam was w kolejnym odcinku z gry Dark Deception. I dzisiaj gramy sobie na jakieś chyba kaczuszki dziwne. Ogólnie... Czyli woda. Okej, dobra. I tak, mamy kaczuszki tutaj do ogrania. Ogólnie zepsuło mi się całe nagranie, więc kaczuszki przeszedłem i no niestety. Wszystko muszę od początku teraz robić. Ale ogólnie tak, mamy tutaj kaczuszki, które są tak jakby ukrytymi zabójcami. Zapomniałem, że jest to cholerne gówno tutaj. Także no, musimy sobie pootwierać najpierw wszystkie drzwi. W sumie nie wszystkie, jak najwięcej drzwi. I mamy coś takiego jak Killer Instinct, który zaraz wam pokażę. Otwórzmy sobie parę rzeczy. Jezu, mam wrażenie, że tak wolno łazimy, że to jest... Nie, porąbane też. O, i teraz jak tego użyjemy... A, to się nic nie dzieje na razie. Dlaczego? Powinniśmy widzieć, gdzie są wrogowie. Gdyż... O, widziałem, zrespiła się tutaj kaczuszka. O, widzicie? Na czerwono. Jest to wróg, który czyha, żeby na nas tutaj dopaść. Ale my się nie damy na tak łatwo. Weźmiemy sobie, otworzymy tutaj jak najwięcej drzwi. Im więcej drzwi, tym lepiej, bo przez nie się nie da teleportować ani nic. Więc... jakoś tutaj musimy mieć drogę ucieczki, bo... później się robi naprawdę... intensywnie. Dobra, to są chyba ostatnie drzwi. Tylko tej części. O, dobra. O kurde, tutaj będą już wrogowie. Dobra, to robimy tak. Nie, nie będzie źle. A, i najgorsze jest to tutaj, że tak jakby nie możemy się za bardzo cofać. Bo jak się cofniemy... O kurde. O, to widzicie, taki mamy slow przez jakieś parę sekund. To jest tak denerwujące. Gdzie co? Ja to zrobię naokoło może. Ja nie chcę ich już tutaj budzić, tych kaczuszek. One są naprawdę niezłym bólem w dupie. Dobra, tutaj znowu kolejne drzwi. Te igiełki mamy. Igiełki w ogóle prawie nie wychodzą z tej ziemi, nie wiem czemu. Nie wiem, stopy by nam najwyżej tutaj uszkodziły. Dobra, tu był ten wróg, tutaj mamy spokój. No i najbardziej męczące jest to, że po prostu te drzwi są. Zobaczcie, jak długo musimy czekać, żeby otworzyć jedne drzwi. Wyobraźcie sobie, co jest podczas pościgu, jak takie coś się dzieje. Więc no najlepiej być już zabezpieczonym. A mam jeszcze 272 do zabrania, więc no trochę to jest... Czy ja tam słyszałem, ktoś biegł? Czy one już mogą biegać? Dobra, tam był obok, więc dobrze, że się cofnąłem, ale... Czy one mogą już biegać i mnie gonić? To jest pytanie. To w sumie tego nie wiem. Czy musimy je najpierw obudzić? Czy one tak właśnie się zakradają do nas po cichutku? O kurde, już? Dobra, czyli mogą chodzić. Już dostałem szybką odpowiedź na swoje pytanie. Bardzo szybką odpowiedź. Tutaj nie ma nikogo, więc to jest spokój. Tutaj, dobra. O, dobra, jest to na dole czerwony. Czerwony tutaj, tak. Jezu, coś co tutaj nam pokazuje. Ogólnie fajnie, że mi powiedzieliście w tych komentarzach, nie? Że mogę sobie kliknąć Z-kę i widzieć wszystko. To jest tak przydatne. O, i teraz możemy, widzimy wszystkich tutaj wrogów, gdzie są. Nie muszę już tego Killer Instinctu używać. Czyli tutaj sobie możemy... Tak, poruszają się, widzicie po prawej? Ty gnoju mały. O nie, to będzie ból totalny. Jest, dobra, teleport. Jeszcze się muszę nauczyć tego, bo to jest po prostu dla mnie totalny mindfuck. Jak muszę ten przeskakiwać pomiędzy umiejętnościami. Tutaj. Czemu nie mogę zmienić? A, dobra, mam teleport użyty. Nie. O kurde, no to właśnie o tym mówiłem. I teleport. Killer Instinct, szybko. Speed.
Suna nie będziemy na razie brać. Na razie nie jesteśmy w tak złej sytuacji, żeby tego Suna używać. Przynajmniej mam nadzieję, przynajmniej. Dobra, tu jest ktoś. No i to jest tak... Jeszcze przy okazji trzeba te drzwi otwierać, to jest kurde ból. No właśnie, no właśnie. Tego nie miałem, że stopą w ryja dostałem, co jest? Użyj telepatii, aby użyć prawdziwe kaczki. No tak, no to jest właśnie o to, o czym mówiłem. O kurde, dobra, tu jest jakaś bariera inna. Tylko ci co, pewnie połowę tutaj zbierzemy i połowę tam będziemy musieli zbierać, czy co? Do tego momentu to nie dotarłem za bardzo, więc... okej. Tutaj nie. Kurde, boję się ruszać, naprawdę. Na tego speeda to musimy zostawić. No właśnie. One jeszcze mogą tak łapać perfidnie. Biegniemy, kurde, wywalone. Mamy speeda, to przeżyjemy. Albo i nie, albo i nie. No biegnie, 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 biegnie. Szybko. O kurde. O kurde! No to chyba zebraliśmy ich wszędzie, po prostu, ze wszystkich stron. Dobra, nie. Ja potrzebuję tutaj stuna. Ja potrzebuję tutaj tego stuna, naprawdę. I nie, no tak zginąć? Nie. Dobra, po cichutku, po cichutku, po malutku. Tutaj przebijmy się. Już niewiele zostało chyba po tej części w ogóle. No, oczywiście. Dobra, druga część. One teraz chyba zniknęły, nie? Tak? Tak, zniknęły, dobra. Teraz na drugą część. I... Dobrze idę w ogóle? Tak, dobrze idę. Już się wystraszyłem. No i zaczynamy. Druga połowa. Oj, oj, oj. Mam nadzieję, że damy radę. O, jest. No właśnie. A, nie powinno mnie niepokoić trzęsienie ziemi. Co mam złe przeczucia. Dobra. Lecimy. Mam nadzieję, że jakoś damy radę to zrobić. Znowu trzeba drzwi otwierać, kurde, pewnie, no właśnie. Kryją się w cieniu. Wiadomo, że się kryją w cieniu, bo się kurde nas boją. Nie no. Mogłyby nas pierniczyć jednym kęsem. Drzwi, drzwi. Najważniejsze drzwi. Nic innego nie jest ważniejsze. Od tego na razie. Musimy sobie jakoś tutaj stworzyć tor, po którym będziemy mogli biegać. Bez tego to jest koszmar. Ale na razie jest... O Jezu, ale jest! To co jest? Dwa razy więcej? Nie podoba mi się to. I tu jest bariera jeszcze do tego. Więc one zaraz do mnie zaczną przychodzić tutaj. No właśnie! One już tu są. Czy nie? Nie, dobra, już kurde! Zawał. O kurde, wielkie pomieszczenie. No, jak łazimy w... po rurach, jakichś innych ściekach, to wiadomo, że... O nie! Nie, 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 nie bójcie. Ty, widzicie to? Co tu jest? Jakieś oczy tam były. Dziwne, że się nie obudziła ta kaczka. Byłem obok niej. Widzicie tam, byłem obok niej. Wiecie co, otworzymy sobie najpierw tutaj te drzwi. Niech one się otwierają i tam wrócimy po te kryształki. Ja nie chcę się wracać po jednego kryształka, to jest bez sensu. A to trzeba jakoś zrobić, więc no. Dobra. Speeda na razie nie będziemy używać. Tak, pyk. Ty, nie obudziła się? Co? Nie no, to znaczy to mi się bardzo podoba, więc... Nie, zarąbiście, zarąbiście, dobra. Pójdźmy w prawo, widzę, tutaj jest dużo tych tutaj... kryształków po prawej, ja tam nie chcę na razie jeszcze uciekać przed nimi. Sewersy to jest jeden wielki koszmar, nie? Tak tu się wolno... biega, mam wrażenie, że się taplam w błocie takim totalnym i nic nie mogę zrobić. Jest tam coś... O kurde, ta bariera. Dobra, no to używamy. Pyk! Czemu mnie zablokowało? Ale dobra, mam nadzieję, że dotrwam do tej drugiej bariery.
proszę, ładnie, 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 proszę, 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 szybko. A, dobra, udało się. Pięknie. Killer Instinct. Czemu ja to nazywam Killer Instinct? Nie jesteśmy zabójcą przecież. No nie wiem, tak mi się nazwało to. Chyba, że tak się nazywa, nie pamiętam w sumie już. Instynkt zabójcy to raczej nie jest. Raczej instynkt tchórza. Żeby uciekać po prostu. Co to tam jest? Jakiś przycisk? Co to jest? Ty, nie wiem, czy chciałem to robić. Co to jest za winda? Co to jest? Odblokowano nową zawartość. Co to jest? To jest jakiś ten? Sekret? Mam nadzieję, że mnie teraz nie dopadną. Dobra, nie, na razie nie. Ty, chyba z jakiś sekrecik odblokowaliśmy. Zarąbiście! Nie, to mi się w cholerę podobało. Już się wystraszyłem, że będę musiał ten. Że będę musiał od początku robić, bo zaraz mnie otoczą czy coś. Nie wiem, spoko, spoko. W ogóle wybaczcie, że tak długo nie było odcinków z Dark Deception. Ale no miałem małe problemy też tutaj z komputerem i... nie byłem w stanie tego nagrać. Nawet nie wiem, czy ten odcinek jest... czy ten odcinek w ogóle pójdzie. Też nie będzie miał totalnych ścinek. Bo już... u tych arystokratów były problemy. Mam nadzieję, że ten odcinek wejdzie już spoko. Bo jak nie, to się normalnie załamie. Martwi mnie to, że jeszcze ich nie widziałem. A bo przecież oni stuna mają teraz. Po co ja używam tego instynktu? Dobra, weźmy sobie ten czerwony kryształek. W końcu już można. Mamy tylko 106 do zabrania. Dobra, gdzie jesteście, pajace? Tutaj was nie ma. Tutaj drzwiczki. A wiecie co, poczekamy. Tu są dwa znowu, zawsze zostają te dwa kryształki, albo jeden kryształek i musimy później lecieć po niego, to jest... Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam tutaj wbijać ocen S-ka na przykład, czy coś, to jest dla mnie koszmar totalny. Chyba, że jestem totalnym noobem w tej grze i... tak to się dzieje, że... ja tutaj ledwo co potrafię ogarniać i muszę ginąć milion razy. Ale pewnie znajdą się tutaj takie osoby, co robią to bez straty życia, całą gierkę, czy coś w tym stylu. No ale cóż, no jestem nobek takie gierki, więc musicie mi wybaczyć, mam nadzieję, że i tak się w miarę spokojnie ogląda. Dobra, zróbmy tak. Czemu ty się nie budzisz? Dobra, obudził się. Nieważne. Instynkt. Odpalamy. Teleport jakby, co fajnie. Szczerze, ten teleport mi tak ratuje dupsko teraz praktycznie cały czas, że ja nie wiem. No właśnie, teraz mi znowu uratował dupę. Speed, 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 speed. I ten teleport jest tak często, że to jest... już go mam. I pyk. Coś pięknego. Nie wiem. Ja na początku marudziłem na tego teleporta, że mi się buguje i tak dalej, ale po prostu trzeba go umieć używać. I tyle. To jest jeden wybuch. Ej, no i znowu unikt. Oj. Przyspieszaj, szybko. Mam nadzieję, że to nie jest ta bariera. Kurde, jest ta bariera. Dobra, nie przebijemy się przez drugą. A ona... czy on się tepnął? A nie, on po prostu przebił barierę. O, jest, dobra. Idealny moment, w momencie się skończyła. O nie, o nie. O nie. Siema, byczki. O, dobra, to mnie uratowało, to mnie uratowało. To jest taki, nie wiem, czy to jest bóg. Nie wiem, czy to jest bóg. Ale to mi... ojej, piernicze, ale dżuki robię. To jest bóg, ale jak mnie złapią, to one nie mogą mnie zabić, więc czasami ratujące mnie, a nie uprzykrzające życie. Zaczyna się, 56 jeszcze, tylko 56. No spokojnie. Cały czas słyszę tak jakby kroki za mną. To mnie tak denerwuje. Na oczy. Jojoj. Słyszycie takie? Idę. I nagle... krok za mną. Co jest? A tu mnie goni. Kurde, a stoję w miejscu. Nie ma. Śmieciu, kurde.
śmieciu brudny. Dobra. Bierzmy tak. Tak. Teleporcik. Speed. Otwórzmy te drzwi. Zdżukujmy gnoja. Pyk. Nie ma. Oh yeah. Dobra. Otworzyły się drzwi. Możemy lecieć. Ale było blisko. O nie. To też jest śmieć. Jeszcze tylko 40. O nie. O, idź! Nawet nie chcę się odwracać. Nie chcę się odwracać. Teleporcik. Dobra, odpuścił. Więc jest git. Przyspieszmy się. Chociaż chyba to było głupie teraz, że się przyspieszyłem. No. Teraz jak się pojawi któryś. A tu na pewno jest któryś. A propos. Cholerne kaczuszki, kurde. Z piekła rodem. Otwórz. I ucieczka. Dobrze. Na styk to zrobiliśmy, ale to już nieważne. Nie spodziewałem się kolejnej tutaj. Czy to jest... Nie, dobra. Tu są otwarte drzwi? Tak. Gitarka. Jezu, czy tylko 28. Proszę. Dalej, 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 dalej. One idą tutaj. Dobra, jest. Zmieniły się młodszy, czy mam wrażenie? Takie. Oj, tu będzie rzeźnia. Nie budźcie się, proszę. Ja pierniczę, ile jest. Teleport speed. Jest jeszcze jedna tylko tam jest, proszę. Jestem chciwy, jestem chciwy. I to mnie zgubi pewnie zaraz. Dobra, ucieczka. Tam nie możemy przejść. To są cholerne drzwi zamknięte, a to jest za dużo czasu. 12, jeszcze tylko 12. Proszę, ładnie. Oj, oj, oj. Ja już myślałem, że zginę. Ja pierniczę. No teraz mnie cały czas będą gonić, nie? Zawsze i wszędzie. Na Dubsku będą. Dobra, 8, 7. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, żeby nie zginąć jeszcze kolejny raz. Dobra, standardowo oczywiście gra się musiała wywalić, więc wszystko musiałem od początku robić, ale już jesteśmy w tym samym miejscu i mam nadzieję, że walka z bossem nie będzie lagować tak jak wcześniej, bo po prostu się załamie. Ja nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Że takie coś po prostu odwala mi komputer. Smutne to jest. Już chyba szósty raz robię ten poziom teraz. O, kolejny. Kolejny ten, jakiś secret, tak? A nie, to już byłem. O, w dupę. No to przypał mały teraz sobie zrobiłem. Jak zginę, to ja się załamię chyba. Proszę, nie, dobra. Na spokojnie. Teraz nie będziemy tracić biegu może. Chociaż... Dobra, wywalone tam. Mamy przecież teleport. Serio? Serio? Po prostu serio? Igłami? Nie mogę, kurde. Dobra. Zginęliśmy. Mam nadzieję, że teraz chociaż... Czemu Malak tu się w ogóle pojawił? Bez sensu. Dobra. Walka z bossem, błagam. No, tak jak myślałem. Cholerne walki z bossem oczywiście nie będą. Tutaj... Czemu to jest zamknięte? A, mam odpowiednią tylko drogę jedną. W dupę! Nie rozumiem, czemu walki z bossem są tak źle zoptymalizowane, czy coś? Nie rozumiem tego, po prostu... Tak laguje. I oczywiście... A, nie wiem. Wybaczcie, jeśli nie będzie tutaj tej walki z bossem, naprawdę. Ale no, w sumie cisnę po prostu... tutaj to wszystko. Żeby po prostu... Ten nowy chapter zrobić, który mam nadzieję, że nie będzie lagał, kurde mu pieprzny. Ale już mam dość naprawdę tych kaczek, dlatego po prostu zróbmy sobie to. No z tym gnojem po prostu musimy walczyć i tyle. Dobra, ucieknijmy stąd, po prostu ucieknijmy stąd. Dobra.
szczęście tylko ten gnojek wielki nas goni, więc... Dawaj, 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 dawaj. Jezu, wali we wszystko. Dobra, ucieczka. Nie, ty mi nic nie zrobisz. Pyk, dziękuję. Dobra, udało się uciec. W końcu. Lecimy dalej. Jesteśmy w momencie pięknym, w którym odblokowujemy klauniki. No i klauny będą w następnym odcinku. Jeśli wam się odcinek spodobał, to zostawcie lajka, subskrypcję, a się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!